Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj pomówimy o Avengers Endgame. Niespodzianka, będziemy jeszcze pewnie mówić nie raz o tym filmie, ale też o innych rzeczach związanych z MCU, między innymi, o, najpierw sprostowanie może, bo w poprzednim materiale mówiliśmy i byliśmy, znaczy Oskar rzucił tę teorię i my byliśmy całkiem przekonani odnośnie tego, że ten uścisk dłoni słynny, który widzimy w ostatnim materiale z Endgame, to jakby potem mamy to cięcie i faktyczne dłonie, które się stykają, to nie są dłonie tutaj Kapitana Ameryki i Iron Mana, tylko Ant-Mana, bo przypomina ten kostium dosyć podobnie. No nie, tutaj nasi widzowie i słuchacze znaleźli odpowiednie zdjęcia do porównania i to był Kapitan Ameryka, więc sorry. Bo rękaw się zgadzał, ale kostium był nie taki i jak przypatrzysz się, to faktycznie jest podobny do kostiumu Ant-Mana, ale o czym zapomniałem, Kapitan w Infinity War miał zupełnie nowy kostium, gdzie ten właśnie element brzucha był właśnie czerwony, taki no, Ant-Manowo czerwony. Tak, więc plus mnie zmyliło to, że tam widać takie jakby srebrne jakieś sprzączki, jakieś coś no, takiego. Których nie kojarzysz u Kapitana. Ja je kojarzyłem bardziej właśnie z Ant-Manem, okazało się, że Kapitan ma dwie takie, to tak po bokach, że normalnie ich nie widać, a no ujęcie jest akurat z profilu, także. Ale właśnie dlatego nie lubię tych zmyłek w tych zwiastunach. Potem siedzimy tacy wiesz, z taką paranoją, że nie, to na pewno jest wiesz, to nie jest tak, jak będzie w filmie. Zresztą ostatnio widziałem jakiś materiał na YouTubie, który porównywał sceny z trailerów do scen z filmów. Już nawet nie tylko o tych scenach, które wiesz, które nie trafiły albo wyglądają zupełnie inaczej, ale nawet te sceny, które teoretycznie w trailerach wyglądają bardzo podobnie, w filmie wyglądają potem zupełnie inaczej, nie? Z nałożonymi efektami, filtrami i tak dalej. Zawsze to wygląda kompletnie inaczej, ale tak swoją drogą. Warto zobaczyć tak czy siak. Dobra, zacznijmy może od tych mniejszych rzeczy, bo mamy oczywiście ten ostatni duży, no dużą rzecz w związku z tym materiałem, który najpierw pokazano na CinemaConie, potem fragment tego pokazano w ABC, w telewizji amerykańskiej, w ramach innego programu śniadaniowego i o tym sobie za chwilę pomówimy. Ale najpierw odhaczmy może te mniejsze rzeczy, bo o nich będziemy mówić dużo krócej. Po pierwsze, no bracia Russo. W związku oczywiście, że już rozpoczęła się ta cała kampania związana z Endgame, już aktorzy muszą się rozjeżdżać po całym świecie, występować w rozmaitych premierach, junketach i tak dalej, no to też będziemy dostawać pewnie masę ciekawych wypowiedzi, może komuś się coś wymsknie, co nie powinno mu się wymknąć, ale zobaczymy. Albo Tomowi Hollandowi. Tomowi Hollandowi, no tak. No ale najpierw pod w ogniu pytań znaleźli się bracia Russo i między innymi pytano ich, co dalej? No i to jest dobre pytanie, dobrą sprawę, bo jak robisz najpierw, no nie tak znowu duży film jak Winter Soldier, potem robisz większy film jak Civil War, potem jeszcze większy film jak Infinity War, a potem masz jeszcze zamknąć praktycznie całą wielką erę MCU w formie Endgame, no to faktycznie warto zadać sobie pytanie, no to co dalej? No i wiemy już, że bracia Russo będą tworzyć z Tomem Hollandem właśnie w głównej roli film Cherry. Znacznie mniejszą historię, tutaj bardziej kameralny film. No ale padło pytanie, czy w takim razie wróciliby do Marvela. No i powiedzieli, że no, są dalej w dobrej komitywie oczywiście z Kevinem Feigiem, z tą resztą osób, z którymi współtworzyli te filmy. Dlatego też chętnie wrócą prędzej czy później. No i moje pytanie wówczas i tak pozostawałoby na miejscu. Co dalej? Czy to dalej byłoby coś naprawdę dużego? Czy może wręcz przeciwnie? Czy nie powinni wrócić do jakiegoś konkretnego filmu o konkretnej postaci na przykład? No ale oni mówią, że hej, zawsze lubiliśmy Secret Wars, te klasyczne tutaj z właśnie lat 80. Ten słynny event, który powstał po to, żeby promować za nowe zabawki. I po to, żeby wyprzedzić DC w super dużym evencie. Bo poszła tam informacja i że miał być kryzys i stwierdzili tak. Marvelu, to my musimy być pierwsi. Napiszmy coś na kolanie, bo ten event jest dosłownie napisany na kolanie. Tak, i w tym momencie się raczej wspomina ten event głównie dlatego, że był. I był i że Spider-Man czarny kostium tam dostał. Tak. No i powstały tam te nowe postacie, nie? Titania, czy... Tak. Ta jeszcze. Raczej z ich powodu się nie wspomina. Czarny kostium, przy tym zostajmy. No ale okej, to w takim razie dwa pytania dla ciebie. Po pierwsze, czy jeśli Russo chcieliby wrócić do MCU, w jakim filmie byś ich widział? Ty jako fan. A po drugie, jak dla ciebie brzmi idea przerobienia Secret Wars na MCU? Bo wiem, że to na pewno nie byłoby to samo z Secret Wars, tak jak Civil War nie było tym samym z Civil War Infinity, Gauntlet albo War nie było tym samym co w filmowej wersji. Czy widziałbyś w takim razie jakąś wersję Secret Wars na ekranie? Zacznę od pierwszego pytania, czyli tego, jaki film inny bym widział. Ja bym jednak chętnie zobaczył ich przy czymś może troszeczkę bardziej kameralnym właśnie, takiej historii... Mieliśmy Winter Soldiera, chętnie bym ich sprawił przy
kameralnej historii kogoś, kto ma naprawdę super moce. Bo wiadomo, mój interesował, żeby był przyziemny i tak dalej, a ja chciałbym jednak, żeby reżyser często pokazał mi coś nowego. Więc ja bym zobaczyć, jakby oni ugryźli na przykład solowy film o Adamie Urloku, solowy film o Nowie, solowy film o... No, bo solowy myślał o tym, że znowu może wystąpić, nie wiem, Captain Marvel, a z Adamem Urlokiem, Gamora i kogo tam chcesz, wiadomo. Ale bym ich zobaczył właśnie w takim czymś. Chciałbym zobaczyć, jak oni by sobie poradzili z tego typu filmem. Bo widzę, że już tam z pomocą innych reżyserów ogarniali oczywiście postacie o niewybywałych mocach jak Thor i tak dalej, ale chciałem zobaczyć, jak by pokazali skupienie na takiej postaci. Co byłoby i wnieść do tego ten ich vibe Winter Soldiera, ale jednak to by kompletnie zmienia realia niż obecny polityczny thriller, więc chętnie bym coś takiego nowego zobaczył od nich. Natomiast jeśli chodzi o Secret Wars, nie mam pojęcia, ten event jest tak beznadziejnie głupi i jest tak bardzo o niczym, bo jeżeli jak się zastanowisz, że Civil War, czy się komuś Marka Millara Civil War podoba, czy nie, koncept jest naprawdę dobry, Civil War. Egzekucja jest sporna, niektórym się ten komiks podoba, niektórym nie, ale według mnie koncept jest rewelacyjny, tego motywu, czy superbohaterowie mają być niezależni, czy odpowiadać przed rządem, jakby i Russo jeszcze bardziej pokazali w swoim filmie, jak ten koncept może wypalić, więc absolutnie. Winter Soldier sam w sobie jest świetną historią komiksową, więc tu mieli też fajną adaptację. Infinity Gauntlet nawet dalej jest interesującym eventem ze względu na... To jest no, Jima Starlina, ten cały... on uwielbiał te filozoficzne pytania. Właśnie tak pisał swojego Adama Warlocka, tak rozwijał Thanosa. Tak, event rozbiera się na tym, że cała masa bohaterów niby leci i walczy z Thanosem i staje od niego w pierdziel, ale tak naprawdę tam jest bardziej to cała masa egzystencjalnych pytań o osiągnięcie jakiejś satysfakcji, o tą ideę boskości, bo na końcu Thanos tam z własnej woli postanawia, mimo tego, że jego plan się nie udaje tak jak w filmie, to on i tak postanawia polecieć na tą planetę i być tym swoim rolnikiem, czy czymkolwiek. Bo jakby ostatecznie nie dało mu to szczęścia, nie dało mu tej satysfakcji, którą chciał, to cała realizacja, więc dalej za tym stało coś ciekawego i wydaje mi się, że to, o czym zaraz pogadamy, może być pociągnięte właśnie do Endgame. Ten element, że nawet jeżeli Thanos realizował swój plan, to i tak jak w komiksach, nie było to dla niego osiągnięciem wszystkiego, czego pragnął. On tak myślał, ale ostatecznie tak nie było. Secret Wars nie ma tego. Secret Wars nie jest... niczym. Secret Wars polega na tym, pojawia się wielki Beyonder, który jest wtedy jeszcze wielką kosmiczną siłą bez twarzy i mówi do wszystkich, porywa całą masę bohaterów i złożył, że napieprzajcie się, to dam wam nagrodę. I oni się napieprzają i nagle Doktor Doom kombinuje, nie, zabiorę ci moce, Beyonder. Okej, zabiera mu moce. Potem napieprzają się z Doktorem Doomem. Potem Beyonder odzyskuje swoje moce, odsyła ich do domu, koniec. Ale to jest, wiesz, to jest scenariusz jak na grę komputerową, nie? Jakby, nie? To nie ma konceptu, jak wcześniej wymienione filmy, z którego możesz wyciągnąć jakąś fajną ideę. Nie ma. No mówię, to jest scenariusz na grę komputerową, że jakaś kosmiczna siła wzięła grupkę bohaterów i wrzuciła ich na tą arenę i niech coś robią teraz, nie? A nie na film, gdzie jakby musisz zarysować jakiś konflikt, rozbudować to, więc... Nawet jak weźmiesz, właśnie wiesz, w przypadku Infinity War czy Civil War, no to oni wzięli jakąś tam esencję, jakiś taki zarys tego, co było w komiksie, tak, przerobili to na swoją modłę, dopisali rzeczy i tak dalej. Ale tutaj nawet jak weźmiesz ten zarys, to i tak jest dalej głupie, nie? Dokładnie. Wiemy dobrze, że filmy różnią się od komiksów, ale właśnie, czy Winter Soldier, no tego idea powrotu Buckiego, i to jest ten najlepszy przyjaciel kapitana, czy Ragnarok, idea tego zniszczenia królestwa bogów nordyckich i co dalej. Każdy z tych filmów w jakimś elemencie odnosił się i wokół niego budował ciekawą fabułę. Czy to jeszcze poruszono w Ragnaroku od razu motyw z Planet Hulk, ściągnięto z innej ich historii. Jakby Secret Wars nie ma żadnego szkieletu, na którym można budować, bo no, wrzucamy bohaterów i bijcie... Nie wiem, po prostu ja nie widzę tutaj nawet tego zalążka fabuły wokół... Mogę wymienić całą masę komiksów, które ostatecznie może nie wyszły najlepiej, ale jak sobie myślę, o czym one mogły opowiadać, tylko powiedzmy, scenarzysta się nie popisał, czy gdzieś tam, nie wiem, terminy goniły, mandat redaktorski, to jednak cała masa komiksów jest taka, w których coś tam znajdziesz. Cała masa eventów, na przykład był Avengers vs. X-Men. Znowu taka napieprzanka między bohaterami, ale gdzieś tam znajdziesz ten rdzeń o tych prawach mutantów, o tym, w jakim oni miejscu się znajdują. Możesz na tym budować, mimo tego, że event to była napieprzanka. No, Secret Wars tego nie ma. Tam nie ma żadnego mięcha pod spodem, więc nie wyobrażam sobie kompletnie.
Wydaje mi się, że jedyna rzecz, która jest spoko w Secret Wars w kontekście robienia filmu, no to jest to, że masz pretekst, żeby wziąć grupkę teoretycznie niedopasowanych bohaterów i coś z nimi zrobić, nie? W ramach jakiegoś tam wyizolowanego środowiska. To jest zawsze fajne, to jest taki, wiesz, superbohaterski Big Brother. Wrzucasz bohaterów, którzy niekoniecznie muszą do siebie pasować w jakieś sztuczne środowisko i patrzysz, co z tego wyjdzie. Tylko, że no trzeba by jakoś doprowadzić do tej sytuacji, więc na skutek jakiegoś wydarzenia grupa bohaterów musiałaby się znaleźć w jakimś innym miejscu. Inaczej tego nie widzę. Może, wiesz, z jednego eventu to by można przenieść do innego, coś, wiesz, jakiś event się kończy, nie wiem, nie mam pojęcia. Jedyna opcja, jaką ja bym widział, widzę tylko w ten sposób. Załóżmy, że wyjdzie film o Doktorze Dumie w MCU wcześniej, nie? Załóżmy na Hollywood i będziemy mieli Doktora Duma, którego uwielbiamy. Gdyby na przykład zahaczyć jakoś Secret Wars głównie z nim w jakimś centralnym miejscu, no tak jak był w komiksie, ale zamiast chce zdobyć moc Beyondera, bo tak, zrobić na przykład jakiś motyw połączyć z Triumfem Torment, gdzie on tego chce użyć, żeby swoją matkę odzyskać, czy jakoś doprowadzić do jej zbawienia i zrobić tego z jego tą osobistą historię, w tą stronę zakombinować, albo sięgnąć do tych Secret Wars bardziej współczesnych, tych Hickmana, gdzie też Doktor Doom jest w samym środku tego, ale on stara się być zbawcą i tym dobrym imperatorem i pokazać ten motyw właśnie tej władzy, w ten sposób to zakombinować. Znaczy bardzo pominąć cały element napieprzanki bohaterów pomiędzy sobą, a bardziej skupić się na idei tego Boga Imperatora, który znalazł się w środku tego wszystkiego i pokazać, jak ta władza go korumpuje, jak on w sumie chce dobrze, bo Doom chce dobrze, ale on uważa, że po prostu jest alfą i omegą i tylko on może zrobić idealne rządy i w trakcie, kiedy on sam odkrywa, że nie może na przykład, ale to wokół Dooma wszystko robić, natomiast ta cała napieprzanka bohaterów no, nie da się. Jakbym ja miał zastanawiać się, jaki film dać braciom Russo, to ja bym poszedł w tym kierunku, że to oni są bardzo fajni w robieniu dużych filmów, ale skupianiu się przy tych dużych filmach jednak na bohaterach, nie? I na postaciach właśnie, na ich emocjach, na ich światopoglądzie, więc wydaje mi się, że oni się świetnie właśnie nadają do robienia dużych eventów, bo nigdy nie tracą tego zaczepienia w bohaterach, nie? Nigdy to się nie topi w tym spektaklu, powiedzmy. Więc wydaje mi się, że takie rzeczy jak, nie wiem, wiesz, Przyjście Galaktusa, Anihilacja, tego typu rzeczy, gdzie masz jakąś dużą rzecz, która się dzieje, ale daje ci też pretekst do tego, żeby, wiesz, poznać bohaterów w zupełnie innej sytuacji na przykład, nie? To jest coś, co myślę, oni by podołali. No. Mogło być ciekawe, jak o tym teraz myślę, jeżeli wprowadzilibyśmy wcześniej X-Men, ale zrobić ich na marginesie i zrobić na przykład, że oni zawsze byli i tak dalej, i robić ich bardzo niewielkie crossovery po drodze, że są ci mutanci, ale I w takim Secret Wars nagle zbić ich grupie z tymi bohaterami, gdzie oni muszą ze sobą współpracować. I nie wiem, czy pamiętasz, ale w tym właśnie Secret Wars z lat 80. mutanci w planecie stwierdzili, to my sobie idziemy, bo wy nas nigdy nie szanowaliśmy i my będziemy po swoje, idziemy z Magneto, już się nam będzie prędzej, łatwiej się dogadamy z Magneto niż z Kapitanem Ameryką w tym momencie. I jest ten moment, kiedy oni tam idą do Magneto, żeby, bo mutanci będą się trzymać razem w tym konflikcie. I widzisz nawet, jak Kapitan Ameryka rozmawia tam z Thorem, czy tam z kimś, z Hulkiem, nie pamiętam już z kim, mówi, że no, ty mutanci, to nie wiem, czy tam można im ufać tak bardzo. Jest ten motyw, że jest ta nieufność między tymi grupami do tego stopnia, że nawet Spider-Man w pędzie, jak słyszy, że oni chcą się oddzielić i pójść do Magneto, to uznaje to za zdradę, ich atakuje i Xavier mu wyczyszcza umysł, żeby nie pamiętał o tym. I jest ta animozja między nimi, ostatecznie wspólnie muszą działać. Więc na przykład na to nacisk postawić, na to, że mutanci i bohaterowie tak bardzo się od siebie nie różnią, ale ponieważ mają inny background, inaczej są traktowani przez społeczeństwo, mają problem z zaufaniem sobie nawzajem i muszą tą wrogość pokonać i tu poruszyć ten główny, kluczowy element X-Men, na przykład wprowadzić motyw z Avengers X-Men, kiedy na końcu Cap mówi, że o ile Cap będzie jeszcze wtedy, że okej, sprawy mutantów będą dla mnie teraz bardzo istotne i tego typu rzeczy, o to też jest coś, co można ruszyć, bo to było też gdzieś tam w tych oryginalnych Secret Wars. No, okej, okay. To brzmi całkiem okej. Okay. No dobra, to przejdźmy sobie jeszcze do kolejnych informacji. Cały czas mówi się oczywiście o tym otwarciu Endgame, jakie ma mieć. Wcześniej rzucano tymi plotkami, że może to być nawet 300 milionów dolarów otwarcia, co byłoby rekordem w tym momencie. Natomiast pojawiły się pierwsze konkretniejsze, powiedzmy, przewidywania. I muszę sprawdzić od kogo. Od Hollywood Reporter. Mówi się póki co
o tym, że ta suma otwarcia kształtuje się w obrębie od 200 milionów do 225 milionów. To jest oczywiście znacznie mniej niż te 300, które było podawane, no ale zaznacza się jednocześnie, że w przypadku Infinity War podawano w przewidywaniach, że film ma mieć od 185 do 225, no natomiast otwarcie było znacznie, znacznie wyższe, bo 257 milionów, więc no, dodając 2 do 2, może być taka sytuacja i w tym wypadku. Czy myślisz, że tak się wydarzy, czy te przewidywania są tutaj ostrożniejsze niż to, co padało wcześniej, są na miejscu? Myślę, że tak się wydarzy. Dalej te 300 milionów to będzie absolutny rekord wszechczasów i dalej bym uważał z tym. Nie mówię, że to jest niemożliwe, żeby nie było, bo ja zawsze zaniżam, więc myślę, że 300 milionów, jeżeli jest tyle miejsc w salach kinowych i tyle seansów można upchnąć, to może jest możliwe, ale no myślę, że jasne, będzie wyżej. Z tym, że tutaj nie chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. Ktoś może mówić, to po cholerę takie przewidywania robić, skoro się nie sprawdzają. One zwykle są blisko. Na przykład w przypadku Shazama było to między 45 a 60 i absolutnie się zgodziło. Było te 50 parę, więc 56. No. 56. No właśnie, więc te przewidywania wcale nie są, te założenia box office wcale nie są zwykle dalekie od słuszności. Po prostu Avengers Endgame, czy Infinity War, czy jak było Force Awakens, to filmy absolutnie bez precedensu. Nie możesz szacować czegoś, bo nie masz na bazie czego szacować, poza jakimiś zakupionymi biletami we wczesnej sprzedaży i tak dalej, ale nie możesz mierzyć tego, porównywać tego do innych filmów, które się z podobną tematyką, bo tak jest, z podobną tematykę się porównuje, podobny czas otwarcia i tak dalej, no nie porównasz Endgame z niczym. Nie jesteś w stanie, ten film nie ma drugiego filmu, który byłby tak podbudowany, więc dlatego te założenia, no tutaj siłą rzeczy nie da rady oszacować, nie da rady się do tego zbliżyć, więc mówię, wierzę, że będzie wyżej i dalej jakby ja szanuję ich, po prostu rozumiem, że nie mogą się do niczego odnieść. No tak, plus poza tym no jest jeszcze znacznie więcej zmiennych, które wpływają na ten wynik, nie? No w przypadku takiego eventu, powiedzmy, filmowego, a nie szeregowego filmu, który przewidzieć w tym momencie jest znacznie łatwiej. No, zobaczymy. Pewnie im bliżej premiery, tym inne konkurencyjne też ośrodki tutaj będą swoje przewidywania publikować, więc sobie porównamy. No dobra, i ostatnia rzecz, związana już niekoniecznie z Endgame, ale z jednym z nadchodzących filmów po Endgame, z nowej ery, nowej sagi MCU, czyli The Eternals, o którym mówiliśmy już też wielokrotnie. Mianowicie dostaliśmy informację od Hollywood Reporter, że Kumail Nanjiani jest w rozmowach, żeby objąć pewnie jedną z ważniejszych ról w tym filmie. Natomiast to samo źródło podaje też, że coraz bliżej jest Angelina Jolie do tego filmu, no i że ma zagrać Cersei, czyli tak jak mniej więcej się spodziewaliśmy, kogo już by innego. Natomiast nie wiadomo, kogo ma zagrać Kumail Nanjiani, ale no, to jest na tyle znany i popularny aktor, że wydaje mi się, że na pewno nie trzymają go tam gdzieś na drugi, trzeci plan. Raczej od... Nawet jeśli nie będzie grał głównej roli, to pewnie będzie gdzieś w blisko centrum. Masz tego Ikarisa, że Kumail Nanjiani byłby Ikarisem, to przewidywalna moja reakcja pewnych stron internetowych byłaby na początku: okej, okay, jest. Potem ktoś by w końcu wygooglał, jak ten Ikaris wygląda, no bo tyle osób zna Eternals, jest tak dużo fanów Ikarisa i Eternals, że jestem pewien, że musieliby wygooglać. Zobaczyliby tego białego blondyna i w tym momencie byłby kolejny wybuch gdzieś w pewnych rejonach. Ale jestem pewien, że to byłby opóźniony wybuch, bo większość nie ma pojęcia, jak wygląda Ikaris. I ich nie obchodzi, nie obchodziłoby do tego momentu. Kompletnie nie obchodzi, jak wygląda Ikaris. Ale może zacząć. Natomiast to cały czas nie musi być Ikaris, bo jest właśnie z Makari. Ale można też ruszyć innych bohaterów. Jakby, jeżeli James Gunn zrobił swój film, w którym miałeś Strażników Galaktyki, gdzie niby Chrisa Pratta Star-Lord był głównym bohaterem, ale reszta miała duże znaczenie, no to jeżeli wyobraź sobie, że Kumail Nanjiani miałby grać postać w stylu Rocketa, odpowiednio jeśli chodzi o ważność postaci w drużynie, to dalej sobie nie wyobrażam, że tego typu postaci, to nie nazwiesz tej postaci jakąś trzecioplanową, no Rocket był integralną częścią tej drużyny, więc spokojnie jakby na tym poziomie myślę, mogli go zaangażować. A co za tym idzie, może grać każdego właściwie. No i Kumail Nanjiani, poza tym, że jest bardzo dobrym aktorem, a przy okazji też scenarzystą nominowanym do Oscara niedawno za I tak cię kocham. No i poza tym, że jest no, ostatnio dosyć zajęty i rozchwytywany praktycznie, ostatnio wystąpił jest komikiem też.
Ostatnio go widziałem w Twilight Zone na przykład. Ma zaplanowaną też komedię z Dave'em Bautistą na przykład dla Disneya między innymi, Stuber. No ale on jest też, jakby nie patrzeć, Kumail Nanjiani jest osobowością. On jest nie tylko aktorem, ale jest osobowością i jest tym aktorem, którego warto mieć w filmie, bo on ci dobrze ten film wypromuje, nie? To jest oczywiście dość takie cyniczne podejście, bo no teoretycznie tak, wiesz, ideowo powinno się brać najlepszych aktorów tylko i wyłącznie. Kumail Nanjiani jest świetnym aktorem. To nic brakuje mu talentu. Nic mu nie brakuje, ale też jestem pewien, że w tym momencie Marvel będzie patrzył też i na to, nie? Co dany aktor sobie reprezentuje też jako persona na. Bo jak już biorą popularnego aktora, to po pierwsze nie chcą mieć problemów potem, żeby jakieś tweety na przykład się pojawiły, które tutaj będą problemem. I chcą osoby, która będzie dobrze reprezentowała ich filmy. I Kumail Nanjiani jest taką osobą, jest bardzo aktywny w internecie, w social mediach, jest dobrze kojarzony, jest bardzo lubiany, także to jest postać, która jednocześnie dobrze się dołoży do promocji samego filmu, poza tym, że pewnie dobrze w nim zagra, nie? To tyle, jeśli chodzi o Eternals. Coraz praktycznie regularnie jakieś wieści dochodzą odnośnie tego filmu. Mówi się też... ostatnio się też mówi częściej o tym, o Doktorze Strange'u 2 na przykład. Poza tym, w kontekście Eternals, bo wszyscy zakładaliśmy, że Eternals, jak już tyle się o nich mówi, to już pewnie lada chwila zdjęcia i bach, następny rok 2020 to pewnie jednym z filmów Marvela, jednym z dwóch będzie Eternals. No teraz dochodzą do nas... inne wieści. Deadline mówi nam o tym, że ponoć w 2020 roku te dwa filmy, no bo mówi się o tym, że Marvel Studios będzie robić po dwa filmy z bohaterami Marvela. Tymi dwoma filmami będą właśnie Black Widow, o której też mówi się całkiem sporo, no i Doctor Strange 2, o którym wspomniano, że będzie i Scott Derrickson wraca do reżyserowania tego. Natomiast no, nie mieliśmy więcej doniesień, o czym będzie ten film, kto w nim jeszcze zagra i tak dalej. No na to pewnie przyjdzie czas niebawem. Aczkolwiek ostatnio jak przeglądałem Twittera, no to scenarzysta Doktora Strange'a nagle ni stąd ni zowąd napisał: o Jezu, jak ja bardzo lubię pracować ze Scottem Derricksonem. Najlepszy gość na świecie, nie? To parafrazuję oczywiście. I Scott Derrickson: no spoko, ja z tobą też, przyjacielu, nie? I tak mówię, chyba pracuję nad czymś razem w tym momencie, nie? Więc jest jedna postać, wokół której można zrobić dwójkę. Ludzie byli zadowoleni z horrorowych aspektów, zarówno w Shazamie, jak i Aquamanie, więc myślę, że Derrickson mógł dostać większą rolę, a jest taki jeden konkretny przeciwnik Doktora Strange'a, tak właściwie drugi najważniejszy przeciwnik po Dormammu i Baronie Mordo w tym wypadku, który dalej wydaje mi się będzie gdzieś tam na drugim planie, który idealnie wpisuje się w stylistykę horrorową Scotta Derricksona i nazywa się Nightmare. Jest to dosłownie uosobienie koszmaru. Lord snu, który jakby, no taki trochę Freddy Krueger, ale bardziej na zasadzie władam koszmarami niż odwiedzam biedne dzieci w jednym miejscu. Więc no to jest idealna postać, idealny pod Scott. Ja sobie nie wyobrażam, że Scott Derrickson mógłby nie wziąć Nightmara i nie spróbować robić filmu jako trochę horrorowy, na ile PG-13 pozwala. No ale kiedy robisz film o postaci, która jest koszmarem, która przynosi ci właśnie takie tego typu sny, no to no Derrickson byłby po prostu w swoim żywiole, wydaje mi się, w tym momencie. No były też plotki o tym, że miałby się Namor pojawić w tym filmie, co jest bardzo ciekawe. No ale to mówiliśmy z Radkiem w tym materiale Brightburn, więc się cofnijcie tam. I to jest oczywiście, Nightmare jest też ciekawym kierunkiem, natomiast gdyby było jakieś ziarno prawdy z tym Namorem, to też myślę, że można by to horrorowo ogrywać, można, biorąc pod uwagę tutaj... Na razie nie wierzę w pojawienie się Namora już teraz. No, zobaczymy. No to jeszcze, żeby formalności było zadość, no to warto zaznaczyć, że do obsady Black Widow dołączyły dwie osoby. Dołączył David Harbour, którego możecie znać z roli Hellboya nadchodzącego na przykład. I Florence Pugh, której dobrze nie znam, ale grała ostatnio na przykład w czym? Nie wiem, zamknąłem stronę, sorry. W Fighting With My Family, o. No, reżyseruje Kate Shortland, także tu się nic nie zmieniło. No i dobra, przy czym tyle. Jeszcze chcę powiedzieć, że jest to ciekawe, że o tyle co Black Widow rozumiem, bo to będzie raczej tańszy film. No, nie wyobrażam sobie jakichś nie wiadomo jakich efektów specjalnych przy Black Widow. Myślę, że to może być w dużej mierze film, który zajmie się rozprawieniem się z Red Roomem. Ostatnia historia Tales of Suspense na przykład. Rosenberga była bardzo ciekawie napisana. Myślę, że to mógłby być jakiś fajny szkielet dla Black Widow. Nie musi być, ale mógłby być. To jest powiązane z ich historią. Natomiast o tyle, co czytałem, że na przykład w Eternals jest tak, że jest
spowodowane to, że na przykład efekty specjalne i tworzenie tego całego świata zajęłoby więcej czasu niż się spodziewano. Co bardzo mnie dziwi, bo jak sobie myślę o Doktorze Strange'u, to jest cały film, cały jakby jedynka, jej głównym urokiem były te efekty specjalne. Czy w przypadku Eternals one są bardziej złożone niż w przypadku Strange'a? Ciężko mi powiedzieć. Może inna ekipa nad tym pracuje i już tam byli gotowi. Nie wiem z czego to by wynikało. Ale czym byłoby to dziwna decyzja? Nie mówię, że to nie jest realne, ale już byłoby dziwną decyzją w kolejnej fazie nie startować nowego roku od nowej marki? To mnie dziwi naprawdę, bo wydaje mi się, że jeżeli robisz nową fazę, kończysz ten Infinity coś tam, to jasne, jednym filmem bezpiecznie byłoby dać znajomą twarz, czy Black Widow, czy Doktora Strange'a, czy Black Panthera, czy kogokolwiek. To ma sens. Żeby dalej ludzie jednak nie myśleli, że to nie jest już ich MCU, tylko żeby czuli się u siebie w domu. Ale no natychmiast według mnie wtedy otworzenie nowego rozdziału, na przykład jako drugi film w roku, byłoby właśnie Eternals, czy Shang-Chi, czy cokolwiek, żeby pokazać, że idziemy w tą stronę. Więc trzymanie się dalej tych bohaterów od razu po, według mnie jest dziwne, bo tym trudniej będzie, wydaje mi się, później sprzedać kolejnych bohaterów. Nie żeby było to jakoś bardzo trudne, ale dla mnie to byłoby jakieś zaprzepaszczenie pewnej okazji. No dobra, to pomówmy w takim razie o tym materiale, który dotarł do nas. Tak jak wspominałem, jest to okrojona wersja fragmentu, który pokazywano na CinemaConie. Nam pokazano króciutki fragment, czy nam, no Amerykanom w zasadzie, w ich telewizji śniadaniowej, który zaczyna się od tego, że Black Widow, i to jest istotne, mówi o tym, że Thanos użył jeszcze raz rękawicy. Co przyznam, umknęło mi na początku, ale to daje naprawdę spore pole do teorii, bo w jakim celu Thanos mógłby używać jeszcze raz rękawicy? Poza tym, czy rękawica nie miała być uszkodzona poważnie? Ale zaraz do tego przejdziemy. No i potem mamy ten, myślę, też bardzo ciekawy fragment, kiedy Captain Marvel mówi, że no to okej, to lećmy, zabierzmy mu tę rękawicę, użyjmy jej, nie? No i tutaj robią się... Nic nie jest jasno przeciw, ale część bohaterów tutaj wysuwa wątpliwości, czy może no, poprzednio się nie udało, jak się z nim widzieliśmy, więc czemu teraz miałoby się udać? No i Karol mówi, że poprzednio nie mieliście mnie. Jest też ten bardzo fajna wymiana zdań, gdzie Rhodey rzuca, że hej, New Girl, gdzie byłeś poprzednio, jak się musieliśmy zmagać z takimi tutaj rzeczami. No ona mówi, że no, bo inne planety nie mają was, nie? Nie każda planeta ma Avengers. Więc to jest interesujące właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to o czym wspomniałem, no to, że Thanos użył jeszcze raz rękawicy, po co i o co do końca w tym chodzi. No a po drugie to jest to, że myślę, że to jest fajny element, może być fajny element rozwoju dla Carol, bo do tej pory w jej filmie ona nie miała okazji, żeby ktoś jej utarł nosa, nie? Bo to też nie było takiej potrzeby, jej film był skonstruowany w taki sposób, że ona miała mieć ten moment triumfu na koniec. W tym momencie, jeśli albo Thanos dalej będzie, okaże się takim zagrożeniem, że Carol nie będzie w stanie mu wpierdolić po prostu, albo okaże się, że użycie siły nie jest czymś, co rozwiąże ten problem, no to myślę, że taki reality check Karol się w tym momencie bardzo, bardzo przyda. Jak widzisz tę scenkę? Jak ci się podobała? I czy nie żałujesz, że ją widziałeś? Bo kurczę, ona jednak... Nie bardzo, bo już... Sporo nam tutaj daje domysłu. Wiemy, że to będzie początek filmu, nie? Ale tak, jednak. To jest raczej sam początek. Tym bardziej, że znowu ulubiony miernik czasu wszystkich analizujących trailery, włosy Black Widow. Krótkie, blond, jeszcze zaraz po akcji. Jeśli chodzi o ten fragment, na tym CinemaConie jedna rzecz, którą tutaj zamaskowali, to to, że w tej scenie również biorą udział Rocket i Nebula. Tutaj tego nie widzieliśmy, ale oni są obecni, bo to Rocket wykrył ten użycie energii po kolejne, a z kolei Nebula wie, gdzie jest ogród Thanosa i wie, gdzie on by się udał po całej akcji. Ale to nie jest jakoś strasznie istotne. Nie wiemy, jak Rocket mógł wykryć to, ale w sumie biorąc pod uwagę, że nie wiem, na przykład moce Captain Marvel są wzięte bezpośrednio z kamienia jednego z nich. Znaczy myślę, to jest powiedziane tak, że Rocketa jakieś tam przyrządy zarejestrowały, kiedy on stryknął po raz pierwszy Thanos. Takie uwolnienie energii, jakie nie miało nigdy miejsca w historii jakichkolwiek odczytów, które on kiedykolwiek miał dostęp. I teraz wykrył je po raz kolejny. Więc w ten sposób odkrył, że... I Widow mówi, że Thanos używa po raz kolejny rękawicy. Moja teoria jest taka, i to się bezpośrednio wiąże właśnie z jakby całą ideą Infinity Gauntlet, na której cała ta historia jest oparta, że Thanos, kiedy tam w pewnym momencie osiągnął swój cel, znaczy on zostaje pokonany w Infinity Gauntlet, ale kiedy zostaje pokonany, na końcu, kiedy to Adam Warlock przejmuje rękawice, Thanos zastanawia się,
czy to w sumie nie on wyszedł na tym lepiej. Że on sobie tam właśnie jest tym swoim rolnikiem, czy gdzieś tam sobie siedzi na tej swojej planetce, jego zbroja zawieszona jest na strachu na wróble i on sobie siedzi i jest, ma ciszę i spokój, a Warlock został z tym brzemieniem niejako boskości. I Thanos sobie gdyba, czy to nie on wyszedł na tym lepiej, że jednak jego plan się nie udał, ponieważ był boską istotą, omnipotentną, a mimo to nie zaznał szczęścia, nie dało mu to tej satysfakcji. I czy to nie będzie jakieś odniesienie się do tej historii, w której Thanos osiągnął to, co chciał, ale jak powiedziano w Infinity War, poświęcił wszystko. Nie ma już żadnych dzieci Thanosa, niby jest Nebula, ale powiedzmy, że niewiele. Ale o tym mniej lubianym dzieckiem, no. Tak. I mam dwie opcje. A, próbuję użyć rękawicy Thanos, żeby przywrócić Gamorę. B, próbuję użyć rękawicy, żeby dosłownie cofnąć wszystko, co przed chwilą zrobił. I żadna z tych opcji nie działa. Bo rękawica jest zniszczona mocno, sam Thanos jest zniszczony mocno i według mnie, no bo po co innego Thanos miałby używać teraz rękawicy na tym etapie? On już zrobił wszystko, co chciał. Nie ma żadnego logicznego powodu, którego Thanos miałby znowu użyć rękawicy. Nie ma. Znowu stwierdził to jeszcze połowę, wiesz, to nie ma żadnego sensu. Więc mam wrażenie, że on chce to odkręcić. Albo w niewielkim stopniu, przywracając Gamorę, albo w dużym stopniu przywracając wszystkich, licząc na to, że dzięki temu wróci Gamora i no nie czuję, że jest spełniony. Więc teraz, kiedy Avengers tam polecą, widzę znowu dwie opcje rozwiązania tego konfliktu. Jedna, Thanos mówi, no spróbujcie użyć rękawicy, mi nie wychodzi, może wam się uda. I tyle. I to całe posturowanie, Karol, które już ci zaraz wpierdzielę, już będę, no sorry, ale nie ma potrzeby. Jakby to jej obecność nic nie zmieniła w tym miejscu. Albo dojdzie do jakiegoś krótkiego starcia i bracia Russo mówili, że w tym filmie będzie pokazana właśnie pięta Achillesowa, Karol. Ja na przykład sobie wyobrażam, że może być ten motyw jej binary z komiksu, czyli ten motyw, że ona ma tu taką super moc, to się nazywa White Hole Power, czy cokolwiek, której ona na przykład nie może kontrolować, która ona musi dosłownie odlecieć, powiedzmy, z pola walki, żeby nie skrzywdzić innych Avengers. Może po prostu wchłonąć tyle energii, że będzie musiał ją gdzieś uwolnić. Tak, gdzieś wypuścić daleko. I wtedy to było tyle ciekawe, że na przykład widzieliśmy milion razy, jak ktoś ma pięta Achillesa na zasadzie wyłączę ci moc, albo masz kryptonit i ten kryptonit powoduje, że twoja moc nie działa, albo ci osłabia. Albo jesteś gejem, albo... Tak. Więc, ale wiesz, masz jakieś super EMP, zhakowałem ci zbroję, Iron Man, nie działa ci zbroja. A pójść w drugą stronę i pokazać, że co jest, jeżeli masz za dużo mocy, żeby twoim problemem było nie to, że jesteś za słaby, ale jesteś za silny, masz za dużo mocy, nie jesteś w stanie jej opanować, to byłoby interesujące podejście. Ale to już jest spekulowanie na temat Karola. Natomiast jeśli chodzi o samą rękawicę, sam ideę tego, że Thanos znowu używa rękawicy, nie widzę scenariusza, w której on miałby używać tej rękawicy dla swoich własnych egoistycznych celów, niezwiązanych z Gamorą i jego tym szczęściem jakby dalszym, bo to by było tak poza charakterem Thanosa, jakby poza czymkolwiek, co on osiągnął. No, nie ma takiej drogi. Więc to jest ciekawe, że masz ten fragment i on powoduje jeszcze więcej spekulacji. Jeszcze dalej zastanawia jakby, co Thanos robi z rękawicą, ale tak jak powiedzieli Russo, rękawica i Thanos zostali permanentnie uszkodzeni po uwolnieniu tej mocy, więc tak to widzę. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu no, polecą tam i będą się bić i tyle. I cokolwiek wyjdzie z tego konstruktywnego, z tego, że dojdzie do starcia. Nie? Nie ma opcji, żeby bohaterowie mieli wyciągnąć cokolwiek z tego, że wklepią Thanosowi. Tam będzie musiało dojść do czegoś, co on nakreśli, wiesz, dalszą część filmu. Zwróć uwagę, że tam nie ma Hawkeye'a na przykład. Wydaje mi się, że Hawkeye jeszcze na tym etapie nie dołączy do tej ekipy. I dopiero... Hawkeye będzie tym kolejnym elementem. Czy nie ma też chyba Scotta Langa, choć głowy nie dam, Scott może być, ale wydaje mi się, że go nie ma. Dziennikarze mówili, że go nie ma. I wydaje mi się, że dopiero Lang i Clint Barton będą tymi elementami, które dołączą później i to z nimi zacznie coś się dziać, jakby wydaje mi się, że to coś, o czym od dawna mówimy. No nie, raczej się spodziewamy, że Scott przyjdzie z tym swoim, wiesz, generatorem Quantum Realm i to w jakiś sposób da bohaterom to, o czym mówimy, że to jest pierwsze pewnie, wiesz, 10-15 minut filmu, które ma na celu usunąć tą Deus Ex Machinę. Bo to jest jakby najprostsze rozwiązanie, zabierzmy mu rękawicę, pstryknijmy znowu, odpstryknijmy i będzie z głowy. I to, co zrobiła Nebula de facto w komiksie.
I to jest najprostsze, to jest coś, o czym wszyscy myślą i to jest oczywiste, że kiedy Carol mówi, dobra, zróbmy to, bo to jest najbardziej oczywisty plan, Steve, lecimy na to, Natasza, jeżeli jest jakaś szansa, lecimy, rozrobimy. To jest coś, czego trzeba pozbyć się natychmiast z filmu. To jest coś, co natychmiast trzeba wyeliminować. Tak jak w Infinity War wyeliminowało Hulka, żeby nie było Hulka, bo jest super silny, tak, czy nie wiem, Ragnarok wyeliminował Mjolnira Thorowi. Cała masa elementów, kiedy trzeba natychmiast pozbyć się najoczywistszego rozwiązania. Trzeba się, jak też to powiedzieli na konferencji prasowej bracia Russo, oni uwielbiają scenariuszowo wpisać się do rogu. Wpisać się do sytuacji, z której wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia. I wtedy jest kreatywnie i wtedy kombinujemy, co można zrobić. Nie, ale kurczę, no na logikę. Nie pokazywaliby nam fragmentu, gdzie bohaterowie sobie zają, dobra, idziemy wklepać Thanosowi, mamy naszą tajną broń, Carol Danvers, super, wszystko będzie idealnie. Gdyby to miało cokolwiek załatwić, wiadomo, że to zostanie wywrócone do góry nogami, nie? I na pewno, nie no, znając to, jak bracia Russo do tej pory konstruowali te filmy, to te najprostsze rozwiązania raczej można spokojnie wykreślić, bo do tej pory tak to nie działało, nie? No, pamiętasz, jak wszyscy myśleli o tych Winter Soldierach zamkniętych w tubach, ja cały czas myślałem sobie, jaki to jest głupi film, znaczy podoba mi się strasznie Civil War, ale idea, że na końcu będzie jakaś nawalana z 5 Winter Soldierami, to ja to widziałem w tych wszystkich filmach z lat 2000. I potem pstryk, zmieniamy to, nie o to chodzi, nie to jest rozwiązaniem, nie? I ja myślę, że tutaj, to, i dlatego to oni mówią ciągle o tych pierwszych 15 minutach. Jakby wszystko, co nam może przyjść do głowy, i jak oni cały czas mówią, że nikt nie zgadza zakończenia Endgame. Nikt nie zgadza zakończenia Endgame, bo nikt nie wie, o czym jest Endgame. Bo ten najprostszy element, czyli to, co wszyscy zakładają, walka z Thanosem, walka o rękawice, walka o kamienie, pojawienie się Captain Marvel, to jest coś, co trzeba, jestem przekonany, że Russo chcą wyrzucić tak szybko, jak to się da z filmu, żebyśmy przez resztę filmu siedzieli i nie wiedzieli, co się będzie dalej działo. No nie da rady, jakby wiesz, w momencie, w którym ten film faktycznie potoczyłby się tak, jak większość osób myśli, że przyjdzie tam Carol i naklepie mu, no to musiałby się skończyć, bo wiesz, pół godziny, nie? Co dalej? Co dalej? Nawet gdyby doszło do jakiejś bitki i nawet bohaterowie by pokonali Thanosa, to co dalej? No nic, kompletnie. Okej, no nie wiem, Thor by się zemścił, czy coś takiego, albo... nie wiem, Hawkeye gdyby tam był, albo ktokolwiek inny, albo cała reszta bohaterów za, nie wiem, wykoszoną połowę ludzkości cywilizacji na świecie, ale no, to co dalej, nie? Jakby to nie jest w tym momencie nic, co by miało bohaterów, wiesz, dawało bohaterom jakiś cel kolejny. W zasadzie zostaliby z niczym w tym momencie. A biorąc pod uwagę, że bracia Russo do tej pory w swoich filmach dawali motyw zemsty tylko i wyłącznie jako ślepą uliczkę i coś, co no zwykle... no nie kończy się niczym dobrym, no to jestem pewien, że też tutaj nie, to nie będzie przewodni motyw. Nie? No plus rękawica. Rękawica jest elementem, którego trzeba się natychmiast pozbyć. Jest to Deus Ex Machina, jakby nie patrzeć. Był to McGuffin i właściwie jej elementy były McGuffinami całej masy filmów, większości filmów MCU. Musimy ją natychmiast wyeliminować z równania. Jakby nie może być boski obiekt w miejscu, który ma nieskończone możliwości cofania czasu, przywracania martwych i tego typu rzeczy. Bo to rozwiązuje zbyt wiele problemów scenariuszowych i nikt tego nie chce. Nie bez powodu pokazali w Infinity War, że ona się spaliła, nie? Że była zniszczona w tym ujęciu. Nie musieliby tego robić, ale zrobili to, żeby wyraźnie zaznaczyć, że no, coś z nią już jest nie tak. Nie? A co powiesz na taki koncept, że Thanos spróbował użyć po raz kolejny rękawicy, żeby to cofnąć czy przywrócić Gamorę, i kiedy oni do niego przylatują, to właśnie te zgliszcza, to jest ta jego planeta piękna i farmy, której sobie sam ją rozwalił, bo rękawica jest właśnie niestabilna. I nie może nic zrobić, nie? To po prostu próbuje... Ale skąd te zgliszcza by były? W sensie tam masz pola i jedną chatkę, więc... No i już nie ma. No wiesz, chodzi mi o to, że jakby to użycie rękawicy, te o którym jest mowa w tym zwiastunie, ono nie może do niczego doprowadzić. Ono nie może przynieść Thanosowi już żadnych pożądanych efektów. A wręcz przeciwnie. Znaczy ten fragment, który pokazano w ostatnim trailerze, gdzie ten Thanos się teleportuje, to jest ten sam teleport, którego używali jego dzieci, teleportują się z tych rogali, znaczy z tych pączków, które latały nad ziemią. Więc on musiał być na jakimś statku i się teleportować tutaj. Of course, to może wszystko być zmyła i tak dalej, wiadomo, że tym zwiastunie można wierzyć, ale na podstawie tego, co widzieliśmy, on się musiał skądś teleportować, bohaterowie przylecieli na tą planetę, gdzie był i tam, nie wiem, zaatakowały ich te outridery, które pewnie teraz są bezpańskie i po prostu krążą po tej planecie. To ma jakiś sens? No bo po co bohaterowie mieliby z nimi walczyć w tym momencie, jeśli, wiesz, no...
I podejrzewam, że Thanos zauważył, że hej, coś się tam dzieje, a może już on sam zaczął coś robić w tym kierunku, może zaczął coś kombinować, może nie siedzi, wiesz, bezczynnie na tej planecie, tylko jest już na jakimś statku i zobaczył, że ci bohaterowie przylecieli, więc się tam teleportował i wtedy dopiero jakby podjął jakąś próbę dyskusji, może była jakaś potyczka wcześniej. Wiesz, być może niepotrzebnie zakładamy, że Thanos dalej tam siedzi pod tą chatą i wiesz, w momencie, kiedy on zaczął już wiemy, że użył tej rękawicy, no to może doszedł już do jakichś wniosków, że jednak coś musi zrobić. I warto znaczyć, że on musiał użyć tej rękawicy w sensie rękawicy, bo ktoś może uznać, o, może użył kamienia przestrzeni, żeby się teleportować. Ale nie, nie. Ten jest powiedziane, że to jest podobny wielkością rozbłysk energii co do pstryknięcia palca. Znaczy, że on spróbował użyć całej rękawicy, żeby osiągnąć jakiś wielki cel, który, mówię, nie ma szans, żeby palił. I ostatecznie Thanos nie może być zagrożeniem tego filmu. Thanos nie może być głównym przeciwnikiem tego filmu z jednego prostego powodu. Byłoby to cholernie nudne. Byłoby to danie Thanosa jako centralnej postaci kolejnego filmu byłoby najnudniejszym możliwym rozwiązaniem, jakie tylko możesz rzucić, a ja wierzę dużo bardziej w braci Russo, niż żeby dawać najbardziej oczywiste i nudne rozwiązanie. I nawet pomijając te motywy z rękawicą, nie rękawicą, jakiekolwiek stawianie teraz Thanosa stawanie na drodze Avengers, jak niektórzy mówią, o, bo Thanos teraz dowie się, że oni chcą przecieć i to odkręcić, więc będzie z nim walczył, żeby bronić rękawicy. Wyobraź sobie nudniejszy film w tym momencie. Avengers, którzy chcą odebrać rękawicę Thanosowi i pstryknąć i cały film 3 godziny tego? Przecież ja bym zasnął w kinie na czymś takim. Nie, poza tym, wiesz, charakter Thanosa był konstruowany w taki sposób, żeby on był samolubny, trochę zaślepiony w tym, w co on wierzy, bezwzględny w realizacji tego, ale on nie jest głupi, nie jest standardowym vilanem, nie? Jakby on ma swój cel i tyle. Jakby, więc to robienie z niego prostego antagonisty w takim filmie, no to był krok w tył, nawet względem poprzedniego filmu. No, względem, więc... kurde, ostatniej fazy MCU, czy czegokolwiek. Wracamy więc, do vilanów, kurde, z poziomu, nie wiem, Kelishiusa i Obidiah Steina i tak. Malekita. No, a jednocześnie Thanos jest tą postacią, która no, może zrewidować poglądy. On był właśnie tworzony jako ta postać, która myśli i która kalkuluje sama, nie, na swój sposób. Więc w momencie, kiedy on zauważył, że to pstryknięcie jednak nie było tym, co powinien zrobić, albo nawet co by wyobrażam chciał sobie zrobić. Sytuację... Słucham? Albo nawet to by chciał zrobić, bo może na przykład plan idzie, ale on nie czuje wewnętrznej satysfakcji. Może to jest na poziomie osobistym, nie wiemy, ale w którym... Jasne. Gdzieś. Myślę, że to nie była dobra decyzja. Tak. Nie, no też inna sprawa, że być może dowie się, że jego plan nie sprowadził tutaj wiecznej szczęśliwości na planety, bo widzieliśmy te gruzy na Ziemi i ten wielki rozpierdol, wielki ten... Choć minęło mało czasu i Thanos mógłby cały czas jeszcze wierzyć, że jeszcze się ułoży. Jeszcze się, wiesz, jeszcze ludzie dojdą do tego i będą mieli więcej ze sobą, więc może jakoś to wykorzystają. Więc jeszcze tu bym nie, ale mówię, bazując na materiale źródłowym, to po prostu osobiste szczęście, jakieś osobiste zaspokojenie, które... No właśnie, to też się łączy z tą jego samolubnością, nie? Tak. I patrzeniem jednak bardzo ze swojej perspektywy, małą dawką empatii, więc w momencie, w której on uzna, że sam nie jest szczęśliwy i sam to nie jest to, czego on chciał jako osoba, no to wyobrażam sobie, że mógłby zmienić, zrewidować powiedzmy to swoje zdanie. A wtedy będziemy mieli Thanosa w bardzo ciekawej pozycji, bo on będzie po tej samej stronie de facto, co nasi bohaterowie, a z drugiej strony wciąż będzie Thanosem, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie, nie? Więc trochę awkward. Ale może być ciekawie. No dobra, słuchajcie, to tak, zarzuciliśmy ten temat i czekamy na wasze komentarze. Prawdopodobnie znowu masa osób podrzuci jakieś nowe rzeczy, o których my nie zauważyliśmy. Może jakieś inne spoty się pojawiły, które pokazują jeszcze coś innego. Dawajcie znać w komentarzach i myślę, że jeszcze przed Endgame, pewnie grubo przed Endgame, zrobimy jakiś materiał osobno, nie wiem, może z Radkiem, może z Martą, może z Adamem, może jeszcze z kimś innym, gdzie właśnie sobie podyskutujemy tak, zbierając te wszystkie teorie, jakieś tam osobiste, powiedzmy, upodobania i tak dalej do kupy i pomówimy sobie o tym, jak chcielibyśmy, żeby ten film wyglądał i jak uważamy, że będzie wyglądał. Do tego czasu pewnie będzie jeszcze więcej teorii, więcej doniesień, więc będzie okazja się do nich odnieść. Jeśli wy macie jakąś ciekawą teorię, też się nią podzielcie w komentarzach, poczytamy sobie chętnie. I to by było wszystko, nie? Więcej nie wyciśniamy już z tego materiału, także robiliśmy co się dało. Ponownie, czekamy na wasze komentarze. Ze mną był Oskar Rogowski, dzięki wielkie. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe. Będzie więcej Endgame, ale nie tylko. Bo też tak się składa, że ostatnio w tych materiałach nie było Radka, ale to dlatego, że planujemy też materiały nie tylko o komiksowych rzeczach i tam pewnie Radek już będzie. Także trzymajcie się. Ale z komiksowych rzeczy, spoilerowej dyskusji Shazam a pewnie też możecie się spodziewać. Do tej z kolei chcielibyśmy Adama i czekamy, aż mu się trochę termin zwolni.
No właśnie. Także żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.